ostatni koncert z cyklu Śpiewogranie 2020, ufundowany dzięki stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Kultura w sieci. I dzisiejszy ostatni koncert będzie w całości poświęcony twórczości i osobie Hektora Berlioza. Kompozytora stosunkowo mało znanego w Polsce, rzadko wykonywanego, głównie ze względu na ogromną formę jego utworów, na potężne składy instrumentalne, potężne składy wokalne i przez to też, co związane jest z tak ogromnym składem wykonawców, z dużymi kosztami. My dziś zaprezentujemy Państwu zupełnie inną odsłonę tego kompozytora. Poświęcimy ten ostatni koncert liryce wokalnej, którą pisał, z ogromnym powodzeniem, na równi z dużymi formami instrumentalnymi i symfonicznymi. Niemniej będziemy też chcieli Państwu opowiedzieć kilka ciekawostek o Hektorze Berliozie, który był wyjątkowo niebanalnym kompozytorem i wyjątkowo ciekawą osobowością. Dlatego wybraliśmy go właśnie na patrona ostatniego koncertu. Dziś na koncercie zabrzmi cały cykl pieśni Noce letnie Berlioza, napisany początkowo na głos z fortepianem, z przeznaczeniem na mezzosopran lub tenor. W nutach te pieśni, każda z nich w zasadzie jest dedykowana zupełnie innemu głosowi, bo pojawiają się i dedykacje dla sopranu, i dla tenora, i dla kontraltu, ze względu na różnice w tesyturze, w wysokościach dźwięków, które pojawiają się w tych pieśniach. Niemniej zaczniemy od małej opowieści o Hektorze Berliozie. Berlioz nazywany był zrzędliwym, porywczym, romantycznym, tragicznym fanem absurdów, narkomanem, pijakiem, zapominalskim i ogromnie inteligentnym publicystą. Był kompozytorem, którego wkład w muzykę nie ma sobie równych. Przypisuje się mu pomoc w promowaniu romantyzmu jako ideału w muzyce. Przypisuje się także wprowadzenie wyjątkowych technik w grę orkiestry, a także wyjątkowo dziwnych instrumentów, które próbował przemycić w skład swoich utworów, nalegając, aby niektóre z nich na stałe weszły w skład orkiestry symfonicznej. W swoich czasach, kiedy żył i komponował, często był niedoceniany, często nie zarabiał zbyt wiele na swojej działalności artystycznej. Gdyby nie fakt, że był świetnym dyrygentem i znakomitym krytykiem muzycznym oraz publicystą, z pewnością ze swojej twórczości nie wyżyłby i nie utrzymałby rodziny. Nie doceniano go absolutnie w tamtych czasach i bardzo często wiele jego utworów nie było wykonywanych, ponieważ wymagały potężnych składów instrumentalnych. Tu taka ciekawostka, bowiem Berlioz udał się w podróż do Chin, gdzie zachwycony był potężnymi chórami i pisząc swoje rekwiem, wymógł, aby wykonane było przez minimum 300 chórzystów. W Polsce takie wykonanie zdarzyło się tylko raz na festiwalu Bratislavia Cantans we Wrocławiu, około 10 lat temu. Pojawiło się właśnie w repertuarze rekwiem Hektora Berlioza, napisane na wielką orkiestrę symfoniczną, orkiestrę dętą, barytona solo oraz potężny chór. Miałam przyjemność śpiewać wtedy partię chóralną, sopranową, ponieważ zaproszono do tego wykonania, do chóru, solistów, około 20 osób śpiewających zazwyczaj solo, do każdej grupy wokalnej, żeby wzmocnić brzmienie i żeby każdy z głosów w potężnie rozbudowanych fugach rozpoczynał pewnie i solidnie swoją partię, więc w składzie wyjątkowym pojawili się również śpiewający na co dzień soliści. I taka mała ciekawostka dolnośląska. Hektor Berlioz był również kompozytorem, który dużo podróżował
I tu taka mała, druga ciekawostka. Zawitał któregoś dnia do Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku na zaproszenie tamtejszego księcia, który był w posiadaniu przepięknej orkiestry symfonicznej oraz chóru złożonego z mieszkańców Lwówka. I w swoim pałacu miał salę koncertową, balową, w której organizował regularnie koncerty. Oprócz rektora Berlioza, w pałacu tym gościli i dyrygowali orkiestrami Ferenc Liszt, Ryszard Wagner, Hans von Bülow i właśnie między innymi Hector Berlioz. I taka też ciekawostka, trzecia maleńka. Parę lat temu, dokładnie 2 lata temu, w Lwówku odbyły się 3 koncerty poświęcone właśnie 3 wybitnym kompozytorom, którzy tam gościli. Jeden wieczór był poświęcony Berliozowi, 1 Listowi, a 3 samemu Hectorowi Berliozowi na zakończenie. Notamene. Przygotowałam dla Państwa kilka takich ciekawostek o Hectorze Berliozie, żeby przybliżyć Państwu sylwetkę i osobowość tego człowieka, bo nie da się oceniać jego twórczości bez znajomości tego, co w jego życiu się działo i co było bardzo istotne. Jedną z wielkich fascynacji tego kompozytora była sztuka, były dramaty Williama Shakespeare'a. Był on dozgonnie zakochany w jego twórczości i za absolutny majstersztyk uważał Sen nocy letniej. I tu nawiązanie właśnie do Snu nocy letniej w związku z dzisiejszymi pieśniami, które noszą tytuł Noce letnie. Berlioz miał bowiem na myśli jak najbardziej Sen nocy letniej. Był człowiekiem, który bardzo późno zaczął edukację muzyczną, bo miał 12 lat, kiedy zaczął pobierać pierwsze lekcje muzyki. Uczył się grać na gitarze klasycznej, uczył się również grać na flecie poprzecznym, niemniej absolutnie nie był wirtuozem gry na żadnym instrumencie. I prawdopodobnie to, że dążył do opanowania techniki gry na instrumentach za wszelką cenę, uczyniło go kompozytorem wybitnym, jeżeli chodzi o pisanie na instrumenty solowe. Był nim zachwycony Niccolò Paganini, któremu Hector Berlioz obiecał napisać utwór solowy. I Hector Berlioz stworzył Harolda we Włoszech, taki poemat symfoniczny dla skrzypiec solo, który finalnie okazał się być świetnym utworem dla altówki solo. Bowiem Niccolò Paganini wyśmiał taki utwór, stwierdził, że jest on banalny, trywialny i nie na jego możliwości techniczne, więc on nie będzie czegoś takiego grał. A dziś jest to jeden z najpiękniejszych i najtrudniejszych solowych koncertów na altówkę. Ponadto, proszę Państwa, ciekawostka, wracając do osoby Williama Shakespeare'a i biografii Berlioza, jest taka, że Hector Berlioz zakochał się kiedyś w brytyjskiej, właściwie w irlandzkiej, aktorce, która w paryskiej inscenizacji Hamleta grała rolę Ofelii. Ona nie władała absolutnie francuskim, on nie władał absolutnie angielskim, ani tym bardziej irlandzkim dialektem. Mimo to pisał do niej wielostronicowe, potężne listy, wynosząc ją pod niebiosa i jej talent. Niemniej ona nie odpisała mu ani razu. Na szczęście za sprawą przyjaciół, którzy zaczęli ich oboje uczyć języków obcych, zaczęli ze sobą korespondować i wkrótce zostali małżeństwem, doczekawszy się jednego syna. Niestety to małżeństwo nie przetrwało, bo było zbyt burzliwe, pełne awantur, bardzo takich soczystych i małżeństwo zgłosiło się do sądu, aby uzyskać rozwód. Niemniej Hector Berlioz był tak obowiązkowym mężczyzną, iż uznał, że mimo rozwodu jest winien utrzymanie swojej byłej żonie i utrzymywał ją mimo jej ciężkiej choroby alkoholowej. Hector Berlioz, jak już na wstępie wspomniałam, był również znanym krytykiem muzycznym i pisał dla czołowej paryskiej gazety zajmującej się recenzowaniem sztuki, dla Journal de Debat. I chociaż często inni kompozytorzy lekceważyli bycie krytykiem muzycznym, on słowo krytyka muzycznego wyniósł na bardzo wysoki poziom. Za swojego życia niestety wiele jego publikacji, tak jak wcześniej wspomniałam, nie doczekało się wykonania.
Tak stało się między innymi z tym cyklem pieśni Noce letnie, które dziś dla Państwa wykonamy. Te pieśni, jest ich 7, nie zabrzmiały za jego życia w całości. Usłyszał on tylko 2 z nich. I to samo spotkało przepotężną operę Trojanie, która za życia Berlioza nie została wykonana w całości, bowiem skład instrumentalny i solowy był tak potężny, że przekraczał budżet opery paryskiej. Dla porównania przyniosłam Państwu dzisiaj partyturę, znaczy wyciąg fortepianowy opery Trojanie i wyciąg fortepianowy do Fidelia Beethovena, żeby Państwo mogli zobaczyć, jaka jest różnica. Obie opery są wydrukowane dwustronnie, zbindowane. To są Trojanie Berlioza, to jest Fidelio Beethovena. Więc mniej więcej taka różnica w ilości materiału do opanowania. Ta potężna pięcioaktowa opera, mogą Państwo wierzyć, naprawdę jest arcytrudna do nauczania. Teraz, moi Państwo, opowiem o zamiłowaniu Berlioza do dziwnych instrumentów. Jednym z tych instrumentów był oktobas. Co to takiego jest? Muszą sobie Państwo wyobrazić kontrabas wysokości niemal 3 metrów, z 8 strunami, stojącego przy linii instrumentalistę na drabinie, przypiętego uprzężą spinaczkową do instrumentu i sztalugi z tyłu za nim, żeby móc na tym grać. I jeżeli Państwo są ciekawi, jak ten instrument wygląda, dziś na naszym profilu w godzinach wczesno-popołudniowych wrzuciłam właśnie zdjęcie tego historycznego instrumentu, na którym widać mężczyznę wzrostu 190 cm stojącego na drabinie, a mimo to instrument jeszcze go przewyższa. Berlioz wykorzystał go dwukrotnie w swojej twórczości i nalegał, aby ten instrument wszedł na stałe do składu orkiestry symfonicznej. Niemniej instrumentaliści w tamtej epoce bardziej cenili sobie swój komfort i życie oraz zdrowie i odmawiali grania. Co za tym idzie, instrument jest w zasadzie tylko reliktem po twórczości Berlioza i stoi dzisiaj tylko w muzeach. Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, Berlioz zaplanował raz morderstwo. Był zakochany w bardzo młodziutkiej kobiecie, Camille Mock, i dostał w tym czasie, kiedy był z nią zaręczony, nagrodę rzymską. Nagroda rzymska to nagroda, którą wyręcza się wybitnym młodym kompozytorom, fundującym stypendium w Rzymie. I co za tym idzie, wiąże się z wyjazdem do Rzymu. Berlioz zostawił swoją narzeczoną we Francji, udał się do Rzymu i w międzyczasie niestety panna Kamila zakochała się w kimś zupełnie innym i znacznie bogatszym niż Hector Berlioz i zostawiła młodego kompozytora dla nowej miłości. Ten wróci przyrozgoryczony, usiadł i zaczął planować zabójstwo swojego konkurenta, oczywiście nie swojej ukochanej. Na szczęście kilka dni przed zaplanowaną datą zmienił zdanie i dziś możemy cieszyć się jego twórczością, a nie wspominać jego pobyt z zakratek. Co jest też ciekawostką i warto o tym wspomnieć, Berlioz był uzależniony od opium. Opium w tamtych czasach było bardzo popularnym narkotykiem, było nawet przepisywane przez lekarzy i było zalecane do stosowania, używania. Dawało kompozytorowi wyjątkowo ciekawe wrażenia estetyczne i różnego rodzaju halucynacje. I pod wpływem tych halucynacji Hector Berlioz bardzo chętnie komponował i tak powstała na przykład symfonia fantastyczna, którą dziś możemy słuchać w co lepszych salach koncertowych. I tak w ciekawy sposób Berlioz wspomagał swoją twórczość. Nie był on zresztą jedynym kompozytorem w tamtych czasach, który opium używał, bo wśród zażywających opium był chociażby Fryderyk Chopin. Więc nawet nasi kompozytorzy wspomagali sobie komponowanie różnego rodzaju używkami. Co ciekawe, był kompozytorem, który bardzo podzielił środowisko muzyczne francuskie. Jedni go lubili, drudzy go wręcz nienawidzili. I wśród wielbicieli jego talentu był chociażby Maurice Ravel,
który nazwał go największym kompozytorem Francji, muzykiem o wielkim geniuszu i małym talencie. Mały talent odnosi się do jego umiejętności gry na instrumentach, oczywiście, a nie do jego talentu kompozytorskiego. Natomiast po drugiej stronie stał Claude Debussy, który bez ogródek nazywał Hektora Berlioza zwykłym potworem. Skąd wzięła się taka opinia o Hektorze Berliozie? Otóż z tego, iż Hektor Berlioz był bezgranicznie szczery. Był szczery do bólu. Niczego nie owijał. Powełne mówił, nazywał rzeczy po imieniu i w związku z tym był niemile widziany na salonach i niespecjalnie często zapraszany, aby pojawiać się w salonach muzycznych. Był troszeczkę taką persona non grata w paryskim świadku artystycznym i miał naprawdę niewielu, choć bardzo wiernych przyjaciół. Ta ostatnia opera Hektora Berlioza, o której mówiłam, o której wyciąg fortepianowy Państwu pokazałam, została napisana w 2 lata. Miała swoją premierę w 1858 roku. Niestety w wersji wyjątkowo okrojonej, bo wybrzmiało zaledwie 40% tego dzieła. Było tak potężne i tak rozbudowane, że opera paryska odmówiła wykonania całości. I mając teraz na względzie zamiłowanie Hektora Berlioza do wielkich form muzycznych, zapraszamy Państwa na spotkanie z nocami letnimi. Noce letnie to cykl pieśni napisanych do poezji Gautier w roku 1834. Początkowo na tenor lub mezzosopran z taką stowarzyszeniem fortepianu. Niestety Berlioz stwierdził, że fortepian nie oddaje w pełni tego, co on miał na myśli i postanowił napisać drugą wersję na małą orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem głosu. Skład orkiestrowy to 2 flety, obój, 2 klarnety, 2 fagoty, harfa, 2 rogi i kwintet smyczkowy. Więc jest to dzieło do wykonania przez większość orkiestr symfonicznych na świecie. Nie wymaga bowiem wielkiego składu i jest bardzo przyjemna w odbiorze. Jest to dzieło zupełnie różniące się od dotychczasowych dzieł Berlioza, bowiem jest bardzo delikatne, bardzo subtelne, intymne. Jest to zbiór poezji opowiadających o odczuciach nieszczęśliwie zakochanego mężczyzny. Każda z pieśni jest zupełnie inna w charakterze, ma zupełnie inną tesyturę, wydobywa zupełnie inną głębię z ludzkiego głosu. Niektóre z nich są bardzo delikatne, wysokie, jasne. Niektóre są bardzo mroczne i ciemne. Niemniej, aby mogli Państwo w pełni odebrać te przepiękne utwory, zamiast dalszego komentarza, będę Państwu pomiędzy każdą z pieśni czytała jej tekst w przekładzie na język polski. Pieśń pierwsza. Villanelle. To jest, inaczej mówiąc, piosenka wiejska. Gdy nadejdzie nowa pora roku, kiedy znikną dreszcze, razem pójdziemy, moja cudowna, zbierać konwalie w lesie. Pod naszymi stopami strącimy perły, które rankiem drżą, pójdziemy posłuchać kosów gwizdania. Wiosna nadeszła, moja piękna, to miesiąc dla błogosławionych kochanków i ptaka prężącego skrzydło, recytującego wersety na krawędzi swego gniazda. O, przyjdź na tą omszoną trawkę, rozmawiać o naszej pięknej miłości i mów do mnie swoim głosem tak delikatnie, na zawsze. Daleko, bardzo daleko, odbiegając od naszych ścieżek, gońmy ukrytego zająca i jelenia odbitego w źródlanym lustrze, podziwiając jego wielkie, wiszące poroże. Potem w domu, tak szczęśliwi, tacy zadowoleni, spleciemy nasze palce w kosze, wrócimy przynosząc poziomki. Villanelle. Kom!
Thank you.
Moja piękna przyjaciółka nie żyje. Będę płakać na wieki po grób, w który zaniosła moją duszę i moją miłość. Do nieba, nie czekając na mnie, powróciła. Anioł, który ją prowadził, nie weźmie mnie. Jak zgorzkniały jest mój los. Ach, bez miłości wyruszę w morze. Biała istota leży w jej trumnie. Och, wydaje mi się, jakby cała natura była w żałobie. Zapomniana gołębica płacze i myśli o nieobecnym. Moja dusza płacze i czuje, że jest niekompletna. Jak zgorzkniały jest mój los. Ach, bez miłości wyruszę w morze. Nade mną niezmierzona noc rozprzestrzenia się jak całun. Śpiewam mój romans, który tylko niebo słyszy. Ach, jak piękna była, jak ją kochałem. Nigdy nie pokocham innej kobiety niż ona. Jak zgorzkniały jest mój los. Ach, bez miłości wyruszę w morze. Amen.
Thank you.